Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marek z kanału Punch Area i w dzisiejszym materiale przedstawię Państwu swoją propozycję karty walki Gali KSW 101. Wydarzenie to odbędzie się 20 grudnia na obiekcie Paris La Défense Arena. Jak wspominali ludzie związani z organizacją, ich celem jest odnotowanie frekwencji na poziomie 15 tysięcy kibiców. Z tego też powodu utworzyłem kartę walk, która moim zdaniem może zachęcić taką liczbę fanów do pójścia na to wydarzenie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Takie wydarzenie mogłaby otworzyć walka w kategorii półśredniej, w której to Theo Ulrich zmierzyłby się z Axelem Alfandarim. Theo Ulrich to zawodnik zawodowo walczący od tego roku. Wcześniej z powodzeniem walczył na scenie amatorskiej. Występował on na galach 100% Fight oraz MMAGP, pokonując tam m.in. Michaela Etiud-Ribrilla, Matię Szymborskiego, Hala Jana Kofiego oraz Natana Gohoru. Całą swoją dotychczasową zawodową karierę spędził w organizacji Hexagon MMA. Pierwszy występ zaliczył na wydarzeniu z numerem 13, gdzie znokautował pod koniec trzeciej rundy Remiego Burgue. Dłużej potrwała jego druga walka. W niej Francuz pokonał przez decyzję sędziowską Rafaela Mebenge. Ekspresowo zakończył za to swój pojedynek na Hexagon MMA 19. Tam znokautował po 33 sekundach walki Jasona Polydora. Theo Ulrich preferuje walkę w płaszczyźnie stójkowej. Tam prezentuje on solidne umiejętności pięściarskie. Ponadto dość chętnie wchodzi on w wymiany. Lubi on również dociskać swoich przeciwników do siatki. Jego przeciwnikiem mógłby być Axel Alfandari. Zawodnik ten zawodową karierę rozpoczął w tym roku. Posiada on jednak całkiem bogatą karierę amatorską. Wystąpił on m.in. na gali Cage Warriors Academy Southeast 29, gdzie znokautował w trzeciej rundzie Camerona Stewarta. Ponadto wystąpił on również na gali Invictus, gdzie wygrał z Chubbym Mikelereną, Florianem Lalande oraz Mohamedem Touré. Zawodowy debiut zaliczył na gali KOF 7. Tam znokautował on Juniora Cassiano. Teraz ma on zaplanowaną walkę z François Mozu, która ma się odbyć 14 września. W przypadku zwycięstwa można podejrzewać, że będzie on gotowy na potencjalny pojedynek w grudniu. Axel Alfandari jest zawodnikiem, który swoje pojedynki lubi toczyć w stójce. Tam prezentuje on swoje spore umiejętności kickbokserskie. Zawodnik ten chętnie wchodzi w wymiany, a także lubi wyprowadzać uderzenia kolanami. W pojedynku tym zmierzyliby się ze sobą zawodnicy walczący widowiskowo w stójce. Co ciekawe, mieli już okazję ze sobą zawalczyć na scenie amatorskiej. Tam zwycięstwo odniósł Alfandari. Walki zawodowe to jednak nieco inna bajka i myślę, że taki rewanż byłby ciekawą opcją. Na pewno byłaby to mocna stójkowa wojna, która zaciekawiłaby kibiców. Ciekawym pojedynkiem byłoby również starcie w kategorii lekkiej, w którym to Gino Vanstenis podjąłby Nicole Bivola. Gino Vanstenis to zawodnik, który swój pierwszy zawodowy pojedynek stoczył w 2019 roku. Debiut zanotował na gali UFC Rampage, gdzie poddał w pierwszej rundzie Michela Hida. Później miał on około 2,5-roczną przerwę od startów MMA. Powrócił na MMA Fight Night Denmark, gdzie znokautował w pierwszej rundzie Rika Ngange. Następnie podpisał kontrakt z Levels Fight League. Tam stoczył on dwie walki. Na gali z numerem 6 znokautował Adriana Osmańskiego, natomiast wydarzenie później wygrał z Hiramem Rodriguezem. W 2024 roku zadebiutował w KSW. Na gali z numerem 90 zanotował pierwszą porażkę w karierze, przegrywając Ugo Du. Swój ostatni pojedynek stoczył na gali Phoenix FC 3. Tam pokonał on na pełnym dystansie Paulo Bananade, dzięki czemu zdobył pas dywizji lekkiej. Gino Vanstenis jest zawodnikiem preferującym walkę w płaszczyźnie stójkowej. Tam dość sprawnie porusza się na nogach, a także zadaje mocne ciosy rękoma. Ponadto lubi on również wyprowadzać mocne kopnięcia. Jego przeciwnikiem mógłby być Nicola Bivol. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2023 roku. Swoją karierę rozpoczynał w organizacji Hexagon MMA. W 2023 roku pokonał tam Jasona Polydora oraz Adama Afrouna. Pierwszy pojedynek w tym roku stoczył na Hexagon MMA 14. Tam pokonał przez poddanie w pierwszej rundzie Guillama de Latra. Po tym zwycięstwie podpisał kontrakt z KSW. Na gali z numerem 93 musiał jednak uznać wyższość El Hadżiego Ndiaye. Na ścieżkę zwycięstw powrócił na Hexagon MMA 17. Tam poddał w pierwszej rundzie Mohameda Rousinga. Nicola Bivol jest zawodnikiem preferującym walkę w płaszczyźnie stójkowej. Tam zadają sporo ciosów rękoma, a także różnego rodzaju kopnięcia. Ponadto jest on nieco dziurawy w defensywie. W parterze za to szuka poddań. Takie starcie z pewnością byłoby ciekawe pod kątem stylistycznym. Obaj zawodnicy preferują bardziej walkę w stójce. Myślę, że panowie daliby ciekawe widowisko. Kolejny proponowany przeze mnie pojedynek to starcie w kategorii kogucie, w którym to Kenji Bortoluzzi mógłby zmierzyć się z Patrykiem Surdynem.
Kenji Bortoluzzi to zawodnik zawodowo walczący od 2013 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak Wheel of MMA, Respect FC, SMAC czy Superior Challenge. W drugiej i trzeciej zdobywał nawet pasy mistrzowskie. Na Respect FC 14 poddał w trzeciej rundzie Florina Gardana, natomiast na SMAC 5 pokonał Davide Beneshiego. W Superiorze zawalczył za to raz. Na gali z numerem 23 pokonał mającego wtedy rekord 7-0 Bartosza Wojcikiewicza. Ostatnio nie ma jednak zbyt dobrej serii. Na PFL Europe 2 przegrał z Alim Talebem, natomiast na KSW 93 musiał uznać wyższość Alfana Rocher-Labesa. Kenji Bortoluzzi jest zawodnikiem preferującym walkę w parterze. Tam szuka on poddań oraz okazjonalnie wyprowadza uderzenia. W stójce za to zadaje pojedyncze ciosy. Jego przeciwnikiem mógłby być Patryk Surdyn. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2016 roku. W przeszłości związany był m.in. z organizacją Armia Fight Night. Tam zdobył on mistrzowską szablę, pokonując na gali z numerem 4 Juriego Bossiego. Tytuł obronił raz, nokautując po 26 sekundach walki Sylwestra Millera. Po tym zwycięstwie miał około półtoraroczną przerwę w startach. Od 2020 roku jest on zawodnikiem KSW. Do tej pory osiągnął on tam rekord 3-4. Pokonał Shamada Erzanukajewa, Gustavo Oliveira oraz Dawida Martynika, a przegrał z Damianem Stasiakiem, Jakubem Wikłaczem, Werlesonem Martincem oraz Kamilem Szkaratkiem. Patryk Surdyn jest zawodnikiem, który swoje walki lubi toczyć w parterze. Tam stara się on kontrolować z góry swoich przeciwników. W stójce zadaje za to pojedyncze ciosy. Moim zdaniem w tym pojedynku oglądalibyśmy sporo różnego rodzaju technik parterowych. Myślę, że Surdyn starałby się kontrolować walkę z góry, natomiast Bortoluzzi skupiłby się na szukaniu poddań. Pod kątem widowiska nie byłaby to może jakaś emocjonująca walka, jednak moim zdaniem takich zawodników warto ze sobą zestawić, gdyż reprezentują podobny poziom. Na takiej gali mógłby się również odbyć pojedynek w kategorii lekkiej, w którym to Aymar Tguj zmierzyłby się ze Sebastianem Rajewskim. Aymar Tguj to zawodnik zawodowo walczący od 2012 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak Pancrase Fighting Championship, Bellator czy Hexagon MMA. W tej pierwszej pokonał m.in. takich zawodników jak Tibo Larshet oraz Zurab Guliev, a przegrał z Iliesem Dirunem. W Bellatorze stoczył za to jedną walkę, w której to pokonał Chrisa Bungarda. Największe dotąd sukcesy odniósł w organizacji Hexagon MMA. Tam zdobył on pas kategorii średniej oraz półśredniej. Po pierwszy z nich sięgnął na gali z numerem 3, gdzie pokonał na pełnym dystansie Gaela Grimauda. Drugi pas zdobył za to na Hexagon MMA 7, gdzie poddał Waltera Gahadze. Swoją ostatnią walkę stoczył w KSW. Na wydarzeniu z numerem 93 pokonał niejednogłoście Francisco Barrio. Aymar Tguj jest zawodnikiem preferującym walkę w płaszczyźnie stójkowej. Tam dość chętnie wchodzi on w wymiany. Dodatkowo lubi on zadawać ciosy proste. Nieźle również radzi sobie z obroną obaleń. Jego przeciwnikiem mógłby być Sebastian Rajewski. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2014 roku. Ma za sobą starty dla takich organizacji jak Armia Fight Night czy Babylon MMA. W tej pierwszej pokonał Artura Pawlika oraz Macieja Kieszkowskiego. Dla Babylonu stoczył za to jedną walkę, w której to znokautował Mariusza Mazura. W KSW zawalczył dotąd ośmiokrotnie. Pokonał m.in. Artura Sowińskiego czy Niklasa Backstroma, a przegrał z Marianem Ziółkowskim, Saladinem Parnasem oraz Wilsonem Varelą. Sebastian Rajewski jest zawodnikiem, który swoje pojedynki lubi toczyć w płaszczyźnie stójkowej. Tam prezentuje on bardzo solidne umiejętności kickbokserskie. W walkach wyprowadza on pojedyncze ciosy, a także mocne, niskie kopnięcia. Ponadto stara się również trzymać rywali na dystans. Posiada jednak pewne braki w defensywie. Takie starcie z pewnością byłoby ciekawą stójkową batalią. Kuj lubi wchodzić w wymiany, Rajewski za to posiada spore umiejętności kickbokserskie. Co ciekawe, obaj panowie mieli już ze sobą zawalczyć na KSW 93, jednak tam Polak wypadł z powodu kontuzji. Z pewnością taki pojedynek dostarczyłby kibicom sporo emocji. Na takiej gali nie może zabraknąć pojedynku w kategorii ciężkiej. Moim zdaniem ciekawym zestawieniem byłoby starcie Prince'a Aunalaha z Filipem Stawowym. Prince Aunalaha jest zawodnikiem zawodowo walczącym od 2012 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak Venator, UAE Warriors oraz Hexagon MMA. W tej pierwszej pokonał on przez kontuzję rywala Mauro Cerilliego oraz przegrał z Karlem Murem. Dla UAE Warriors stoczył za to jedną walkę, w której to pokonał Tabaniego Mdebele. W Hexagonie stoczył za to cztery pojedynki, w których to pokonał Iona Grigore, Paula Emanuela Gnaze, Aleksandra Cwerne oraz Hidetakę Arato. Wygrywając z tym drugim zdobył pas kategorii ciężkiej. Prince Aunalaha jest zawodnikiem lepiej odnajdującym się w płaszczyźnie stójkowej. Tam prezentują swoje umiejętności bokserskie, a także lubi dociskać rywali do siatki.
ponadto dość sprawnie porusza się na nogach. Rywalem dla niego mógłby być Filip Stawowy. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2017 roku. W przeszłości walczył on m.in. w organizacji Babylon MMA. Tam pokonał Konrada Liczka, Marcina Kalatę, Toniego Waltonena i Marcina Sianosa, a kontrowersyjnie przegrał z Kevinem Szaflarskim. W KSW osiągnął dotąd rekord 1-3. Pokonał Marka Samociuka, a przegrał z Michałem Martinkiem, Wiktorem Pestą oraz Iwanem Witasowiciem. Filip Stawowy jest zawodnikiem preferującym walkę w stójce. W pojedynkach wyprowadza on sporo ciosów rękoma. Lubi on również dociskać swoich przeciwników do siatki. Ponadto jest on dość odporny na ciosy, jednak posiada pewne braki w defensywie. Taki pojedynek z pewnością byłby dość dynamiczny. Można się również spodziewać, że oglądalibyśmy tutaj stójkową batalię. Co ciekawe, dla Stawowego byłaby to szansa na debiut na francuskim rynku, gdyż jego zapowiedziane w przeszłości starcie na Ares FC nie doszło ostatecznie do skutku. Ciekawym pojedynkiem byłoby również starcie w kategorii kogucie, w którym to Alphan Rocher Labez skrzyżowałby rękawice z Elderem Fernandezem. Alphan Rocher Labez to zawodnik zawodowo walczący od 2017 roku. W przeszłości był on związany m.in. z organizacją MMAGP. Tam pokonał on Juliana Piera Lopeza, Mikaela Kanguiczewa oraz Deibiego Tahona. Wygrywając tym ostatnim zdobył pas mistrzowski dywizji kogucej. Następnie podpisał on kontrakt z KSW. Tam stoczył dotąd dwa pojedynki. Pokonał Kenjiego Bortoluziego, a przegrał z Islamem Dżiabrajlowem. Co ciekawe, wcześniej wygrał z nim na gali GCP1. Alphan Rocher Labez jest zawodnikiem, który swoje pojedynki lubi toczyć w parterze. Tam skupia się na szukaniu poddań. W stójce wyprowadza za to pojedyncze uderzenia. Ciekawym rywalem dla niego byłby Elder Fernandez. Jest to zawodnik, który zawodową karierę rozpoczął w 2015 roku. Początkowo radził sobie dość słabo, gdyż zanotował 4 porażki z rzędu. W tym czasie musiał on uznać wyższość m.in. takich zawodników jak Saladin Parnas czy Edward Walls. Później jednak radził sobie już lepiej, pokonując m.in. takich zawodników jak Florian Hebert, Anthony Rondo czy Philippe Roach. W swoim ostatnim czasie toczył pojedynki dla Hexagonu. Tam pokonał on Thibaut Marino, Benjamina Molnara oraz Filipa Macka. Wygrywając tym ostatnim zdobył pas mistrzowski kategorii koguciej. Elder Fernandez jest zawodnikiem, który swoje pojedynki lubi toczyć w parterze, gdzie koncentruje się na zadawaniu uderzeń oraz na kontroli z góry. W stójce wyprowadza za to pojedyncze uderzenia rękoma, a także wysokie kopnięcia. Obaj zawodnicy nie mają może wielkich liczb na mediach społecznościowych, jednak posiadają pasy mistrzowskie dwóch dość znaczących we Francji organizacji. Rocher Labez jest mistrzem MMAGP, natomiast Fernandez posiada pas Hexagon MMA. Taka walka z pewnością zaciekawiłaby francuskich kibiców. Na takim wydarzeniu nie może zabraknąć Ramzana Dzembijewa. Idealnym rywalem dla niego byłby El Hadjin Diaye. Ramzan Dzembijew to zawodnik, który zawodową karierę rozpoczął w 2018 roku. Swój pierwszy pojedynek stoczył na gali NXT LFL 4, gdzie przegrał niejednogłośnie z Magaye Seye. Do startów powrócił w 2021 roku. Wtedy też podpisał kontrakt z organizacją 100% Fight, gdzie pokonał Ashota Grigoriana, Michaela Benzimona oraz Sofiana Belaida. Od 2023 roku jest on zawodnikiem KSW. Debiut dla tego pracodawcy zanotował na gali z numerem 79, gdzie znokautował w drugiej rundzie Murillo Delfino. Na KSW 88 poddał za to po 3 minutach walki Fabiana Łuczaka. Swoją ostatnią walkę stoczył na KSW 90. Tam sensacyjnie przegrał z Issajem Ramosem. Ramzan Dzembijew jest zawodnikiem, który posiada całkiem solidne umiejętności zapaśnicze. W stójce lubią wyprowadzać niskie kopnięcia, a także pojedyncze ciosy. W parterze skupia się za to na kontroli. Jego rywalem mógłby być El Hadjin Diaye. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2018 roku. Początkowo walczył on dla różnych organizacji, w których to pokonywał m.in. Morgana Herauda oraz Danego Blundella. Po walce z tym drugim miał ponad 2-letnią przerwę w startach. W 2022 roku związał się z Cage Warriors. Tam pokonał on Marina Vetrile, a przegrał z Adamem Shileyem oraz Adamem Kulenem. Od tego roku jest on zawodnikiem KSW. Debiut zanotował na gali z numerem 93, gdzie po równej walce pokonał Nicole Bivoła. El Hadjin Diaye jest zawodnikiem, który swoje walki toczy zarówno w stójce, jak i w parterze. W tej pierwszej płaszczyźnie wyprowadza on różne ciosy rękoma, a także od czasu do czasu lubi zaskoczyć jakimś widowiskowo wyglądającym kopnięciem. W parterze za to skupia się bardziej na zadawaniu ciosów. Starcie to miało się już odbyć na KSW 93. Ostatecznie nie doszło do niego z powodu kontuzji Dzembijewa. Myślę jednak, że paryska gala jest świetną okazją, by takowy pojedynek się odbył. Moim zdaniem starcie to może liczyć na zainteresowanie mediów, gdyż Dzembijew jest osobą posiadającą duże zasięgi w mediach społecznościowych.
w samym pojedynku nie zabrakłoby na pewno emocji, gdyż obaj panowie walczą dość widowiskowo. Ósmy proponowany przeze mnie pojedynek to starcie w kategorii półśredniej, w którym to Romain Debien mógłby zmierzyć się z Arturem Szczepaniakiem. Romain Debien to zawodnik zawodowo walczący od 2017 roku. Debiut zanotował na gali Gladiator Fighting Arena 6, gdzie pokonał Saida Magomeda Tachewa. Później radził sobie jednak gorzej, gdyż zanotował 3 porażki z rzędu. Francuz musiał uznać wyższość takich zawodników jak Michael Marie Sardi, Devout Som oraz Sofian Aoussaoui. Następnie odniósł on za to 3 zwycięstwa, pokonując m.in. Samira Zaidiego. W 2021 roku stoczył jedną walkę dla organizacji Octagon MMA. Na gali z numerem 21 został jednak znokautowany przez Mateja Penaza. Później jednak zanotował pasce 6 wygranych z rzędu. 2 z nich odniósł na galach Bellatora, gdzie pokonał Boumara Kamarę oraz Nicolo Soliego. Wygraną zanotował również na Hexagon MMA 6, gdzie szybko znokautował Wiktora Verchere. Na uwagę zasługuje również jego zwycięstwo na Atomic 2. Tam Francuz znokautował w drugiej minucie walki mającego rekord 9-2 Rustama Serbiewa. Romain Debien jest zawodnikiem preferującym bardziej walkę w płaszczyźnie stójkowej. Tam zadają sporo ciosów prostych, a także niskich kopnięć. Dodatkowo dość chętnie wchodzą w wymiany. Można również podejrzewać, że jego uderzenia mają siłę, gdyż na 10 zwycięstw aż 6-krotnie nokautował rywali. Warto również odnotować, że dość sprawnie porusza się na nogach. Ciekawym rywalem dla niego byłby Artur Szczepaniak. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2016 roku. Początkowo nie był on związany na dłużej z żadną organizacją. Stoczył za to pojedyncze walki dla Cage Warriors, Wheel of MMA czy GMC, gdzie pokonał chociażby Jeffersona Santanę, Mahmuda Jaję oraz Stefana Jansena. Od 2022 roku jest on zawodnikiem KSW. Po pokonaniu Żywko Stoimenowa oraz Briana Hoya dostał szansę zawalczenia o pas mistrzowski dywizji półśredniej. Nie zdobył go jednak, gdyż przegrał przez techniczny knockout w pierwszej rundzie z Adrianem Bartosińskim. Od tego czasu zanotował on wygraną z Henrym Fadipe oraz porażkę z Matarsem Fleminasem. Teraz toczy on pojedynek na KSW 98, gdzie skrzyżuje rękawice z Krystianem Kaszubowskim. W przypadku zwycięstwa myślę, że wyrobiłby się on na grudzień. Artur Szczepaniak jest zawodnikiem dość wszechstronnym. W stójce wyprowadza on wysokie kopnięcia, a także pojedyncze uderzenia. W parterze koncentruje się za to na kontroli oraz zadawaniu ciosów. Taki pojedynek z pewnością byłby ciekawy. Romain Debien pośrednio zapowiedział swój angaż w KSW na swoich mediach społecznościowych. Szczepaniak za to trenuje na co dzień w Belgii i jest w stanie przywieźć ze sobą sporą liczbę kibiców. Jeżeli chodzi natomiast o samą walkę, to myślę, że toczyłaby się ona głównie w stójce. Co-main eventem takiego wydarzenia mogłaby być walka w kategorii lekkiej, w której to Amin Ayub zmierzyłby się z Velisonem Paivą. Amin Ayub jest zawodnikiem zawodowo walczącym od 2014 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak UAE Warriors czy Brave CF. W obu z nich posiadał mistrzowskie pasy. Po tytuł UAE Warriors sięgnął na gali z numerem 6, gdzie poddał Ahmeda Labana. Obronił go raz, pokonując na wydarzeniu z numerem 7 Youssefa Wegbe. O pas Brave CF sięgnął za to na wydarzeniu z numerem 44, gdzie pokonał Claytona Silvę. Stracił go jednak w pierwszej obronie, przegrywając z Ahmedem Amirem. Następnie podpisał on kontrakt z Ares FC. Tam początkowo zaliczył 2 walki z Damianem Lapilusem, z którym to raz przegrał i raz zremisował. Później jednak zmieniono wyniki tych walk na korzyść Ayuba. Następnie dla tej organizacji zanotował jeszcze zwycięstwa nad takimi zawodnikami jak Giles Oudela oraz Ala Mansur. Amin Ayub jest zawodnikiem, który swoje walki lubi toczyć w stójce. Tam wyprowadza on pojedyncze ciosy, a także niskie kopnięcia. W parterze za to skupia się na zadawaniu ciosów, a także na szukaniu poddań. Ponadto posiada on również pewne braki w defensywie. Ciekawym rywalem dla niego byłby Velison Paiva. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2018 roku. Początkowo walczył on na różnych galach w Brazylii. Tam pokonywał on m.in. takich zawodników jak Luis Paulo Assis, Claudio Nardo, Jardel Evangelista czy Elison Machado. Co ciekawe, na swoim koncie ma jedną walkę dla organizacji EMC. Na wydarzeniu z numerem 10 został znokautowany przez Lomalie z Kijewa. W 2023 roku wystąpił za to na jednej z gal kazachskiej organizacji Octagon League. Tam zremisował ze znanym z występu dla FEN Nurjanem Akiszewem. W tym roku stoczył 2 walki. Na Hexagon MMA 17 szybko przegrał z Magomedem Kadimagomedowem, natomiast na KSW 96 sensacyjnie znokautował Macieja Kazieczko. Velison Paiva to zawodnik, który swoje walki lubi toczyć w stójce. Tam prezentują solidne umiejętności kickbokserskie. Takie starcie z pewnością byłoby dość emocjonujące. Amin Ayub jest zawodnikiem dość utytułowanym i na pewno stanowiłby wzmocnienie dla polskiej organizacji. Dodatkowo posiada on nie najgorsze liczby na mediach społecznościowych.
Wellison Paiva natomiast zaznaczył już swoją obecność na francuskim rynku, walcząc o pas organizacji Hexagon MMA. A walką wieczoru tego wydarzenia jest oczywiście starcie o pas mistrzowski dywizji lekkiej, w którym to Saladin Parnas zmierzy się z Wilsonem Varelą. Saladin Parnas to zawodnik zawodowo walczący od 2015 roku. W przeszłości walczył on m.in. w organizacji 100% Fight, gdzie pokonał takich zawodników jak Elder Fernandez, William Gomis czy Morgan Sharir. Od 2017 roku jest on zawodnikiem KSW. Obecnie posiada on pasy mistrzowskie zarówno w dywizji piórkowej, jak i lekkiej. W KSW pokonał on takich zawodników jak Valerio Mircia, Robert Ruchała, Daniel Torres czy Iwan Buchinger. Co ciekawe, miał on również szansę na zdobycie pasa kategorii półśredniej, jednak przegrał z Adrianem Bartosińskim. Saladin Parnas jest zawodnikiem wszechstronnym. Swoje walki częściej toczy jednak w stójce. Tam pokazuje dobre umiejętności kickbokserskie, a także jest dość szybki na nogach. Jego przeciwnikiem będzie Wilson Varela. Jest to zawodnik zawodowo walczący od 2014 roku. Ma za sobą walki dla takich organizacji jak UAE Warriors czy Hexagon MMA. W tej pierwszej pokonał Steve'a Ndombikima oraz Tapive Katikatiego, a przegrał z Michaelem Dufortem. W Hexagonie zanotował za to wygraną z Kacperem Bruździakiem, a przegrał z Islamem Redom. W KSW stoczył dotąd 5 walk. W debiucie przegrał z Maciejem Kadzieczko, później jednak pokonał Gracjana Szalińskiego, Łukasza Rajewskiego, Sebastiana Rajewskiego oraz Mariana Ziółkowskiego. Wilson Varela swoje pojedynki lubi toczyć w stójce. Tam pokazują solidne umiejętności kickbokserskie. Ten pojedynek jako jedyny został już ogłoszony przez KSW. Z pewnością będzie to starcie, które zainteresuje francuskich kibiców, gdyż obaj panowie mają ogromną rzeszę fanów. Jeżeli chodzi natomiast o samo starcie, to raczej należy się tutaj spodziewać stójkowego widowiska. I jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam gorąco do zostawienia łapki w górę, a także subskrypcji na kanale, gdyż to bardzo motywuje do dalszych działań. Ja tymczasem się z Państwem żegnam, cześć!